Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. No dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo szybko, dlatego że przygotuję błyskawiczne ciasteczka czekoladowe. I mimo że nazywam je ciasteczka, bo tak nazywam je w domu, to nie są to takie klasyczne ciastka, jest to taka słodycz bez pieczenia i w zależności od tego, jak na nie spojrzeć, można je także nazwać czekoladki. Powstają właśnie na bazie czekolady dowolnej, mlecznej, białej, gorzkiej, taką jaką weźmiemy i robi się je rzeczywiście bardzo szybko i bardzo błyskawicznie. I także szybko i błyskawicznie znikają z talerzy. Jeśli Wam się spodobają, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie ja serdecznie zapraszam. Za chwilę pokażę, jak je przyrządzam i do tego filmiku również bardzo serdecznie zapraszam. To nie są prawdziwe ciasteczka, aczkolwiek my tak je właśnie nazywamy. Powstają na bazie roztopionej czekolady i czekoladę można rozpuścić w dowolny sposób, na parze, czyli w kąpieli wodnej, w mikrofalówce, dokładnie według uznania. Podobnie jak ciasteczka można formować z pomocą dowolnych foremek, czy miseczek, czy filiżanek, takich naczyniek, jakie mamy pod ręką. Ja skorzystam z silikonowych papilotek do mafinek, a ponieważ są silikonowe, to ja skorzystam z tego dobrodziejstwa i czekoladę rozpuszczę bezpośrednio w tych foremkach. Czekolada dowolna, mleczna, biała, ciemna, według uznania. Ja zrobię pół porcji z czekolady białej. Właściwie nie pół, bo mam 7 foremek, czyli większą część z czekolady białej. Nie lubię rzucać słów na wiatr, zatem pół na pół. I teraz tak, jeśli kostki czekoladowe są większe, to jedna kostka czekolady, jeśli są mniejsze, to dwie kostki czekolady. Chodzi o to, żeby po rozpuszczeniu one pokryły cienką warstwą roztopionej czekolady dno naczynka, w którym będę formować te ciasteczka. Teraz trzeba ją rozpuścić, zatem wstawiam teraz całość do mikrofalówki i mikrofaluję tak długo, aż czekolada się roztopi. W międzyczasie posiekam orzechy. Garść orzechów, dowolne, w moim przypadku włoskie, ale mogą być laskowe, migdały, nerkowce, pistacje, według uznania. Mogą to być także inne bakalie, rodzynki, suszone owoce, czy też ziarna np. słonecznika bądź sezamu. Drobno siekam. Myślę, że tak wystarczy. Nie chcę, żeby to była mączka orzechowa, tylko żeby te orzechy jeszcze było w ciastkach czuć. Roztopioną czekoladę rozprowadzam na dnie naczynek czy foremek, w których będę formować ciasteczka. Gdybym roztopiała ją tradycyjnie, czyli w kąpieli wodnej, to po prostu przelewam ją do foremek, które wybrałam do formowania. I kiedy całość już jest gotowa, ciemną czekoladę posypuję siekanymi bakaliami. Natomiast do białej czekolady dodaję muszelki zbożowe o smaku czekolady. Można je także pokruszyć, ja dodaję w całości. To są takie zwykłe chrupki czekoladowe, które zazwyczaj daje się dzieciom do mleka czy do jogurtu. Zostawiam teraz całość do zastygnięcia. Ja najczęściej wstawiam do lodówki i chwilę później są gotowe. Czekolada już ładnie zastygła, zatem wyjmuję ją teraz z foremek i przekładam na talerz. I gotowe. Banalnie proste, bardzo smaczne, szybciutkie w przygotowaniu i naprawdę pięknie prezentujące się na talerzu. I choć to właściwie takie czekoladki z obkładem, to my na nie mówimy ciasteczka, dlatego że przypominają ciasteczka, znikają bardzo szybko, w co chyba nie wątpi żaden miłośnik czekolady. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, że te czekoladki Wam posmakują i że zechcecie je zrobić. Ja gorąco zachęcam, moje szybciutko podaję na stół i na koniec jak zawsze życzę smacznego! Już są gotowe? No już są gotowe. Takie? Dobra, to ja teraz spróbuję tą białą. Mam już na kleju.
Pyszne. Pyszne jak no, słodycze.